dobry, panie Rodianie. Dzień dobry, witam serdecznie. Chcemy zapytać, czy metody bioasekuracji znane są powszechnie rolnikom i czy dysponujemy wiedzą na temat skali ich zastosowania w rolnictwie? Ja mam nadzieję, że tak, że te zasady są znane. Jako Warmińsko-Mazurskie Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie robimy wszystko, aby tak było. Przeprowadzamy szkolenia. W dobie koronawirusa przygotowujemy właśnie szkolenie e-learningowe związane z zabezpieczeniem gospodarstw od chorób zakaźnych trzody chlewnej, jak również jest już opublikowana na naszej stronie ulotka, broszura na temat bioasekuracji właśnie na tle zagrożenia związanego z afrykańskim pomorem świń. Jeśli chodzi o monitoring, to oczywiście prowadzi go inspekcja weterynaryjna. My również pewne raporty z takich monitoringów publikujemy na swojej stronie internetowej w zakładce aktualności i tam wszelkie informacje na temat sytuacji obecnej i stanu epidemiologicznego związanego z ASF w danym roku mniej więcej w ujęciu tygodniowym jest przedstawiane. Jak zatem skutecznie walczyć z tym wirusem? Jeśli chodzi o skuteczną walkę z wirusem, no to przede wszystkim oczywiście ta bioasekuracja, o której mówimy. Zasady bioasekuracji są określone odpowiednim rozporządzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi z lutego 2018 roku i zasady te oczywiście są dostępne, jak już wcześniej wspomniałem, i w naszych publikacjach, i na naszej stronie internetowej. Natomiast takim podstawowym, bazowym elementem bioasekuracyjnym, o którym musimy pamiętać, no to oczywiście chociażby pisemny plan bioasekuracji, w którym dokładnie mamy określony sposób zwalczania wszelkiego rodzaju instrukcje, jak przeprowadzić tą bioasekurację w naszym gospodarstwie. Czy ogrodzenie, czy odpowiednie tablice informacyjne, czy zabezpieczenie przed osobami postronnymi, zwierzętami dziko żyjącymi, czy nawet domowymi, jak również reżim sanitarny osób pracujących w tej chlewni jest takim elementem istotnym do zachowania bioasekuracji w naszym gospodarstwie. Gdzie powinien udać się rolnik zainteresowany pozyskaniem takiej wiedzy? Oczywiście tą wiedzą dysponuje my w ramach naszego tutaj ośrodka, zarówno specjaliści, doradcy, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Jeżeli chcą Państwo bardziej szczegółowe informacje na temat kontroli, przeprowadzanych kontroli, to oczywiście jest to inspekcja weterynaryjna i ich terenowe, powiatowe inspektoraty. Natomiast no, my cały czas jesteśmy do Państwa dyspozycji. Kontakt telefoniczny, mailowy. Zapraszamy bardzo. Dziękujemy, panie Rodianie, za rozmowę. Dziękuję również.